Myślę, że Psi Patrol piźnie nas niedługo za takie zabawy. Jedziemy i sprawdzimy, co tym razem się rozjebie. Test wytrzymałościowy Mercedesa. Podwójne turbo. Mocy w chuj. A jak się rozjemy, to wsadzimy V12. Kupiliśmy jeszcze ciężarówkę. Taką ładną, czerwoną. Miała być hamownia, miał być test Mercedesa i będzie. Zamontowałem duże turbo. Zrobiłem tak zwane compound turbo. Mała turbinka. Dostaje spaliny z silnika. Pompuje do dużej. Duża pompuje z powrotem do małej. I wtedy już mała wali do silnika z powrotem. Jak to się nie rozleci, no to będzie ciekawie, powiem tak, będzie ciekawie. Z dołu turbolaga nie będzie żadnego. Będzie tak naprawdę tak jak było wcześniej, ale przy wyższych obrotach już będziemy mieli dodatkowe ciśnienie, które no pozwoli mi uzyskać większą moc. Powinno to zapierdalać. Ale czy będzie, zobaczymy. Damy ranę. Słoneczko świeci, gaszki śpiewają. Wąż wyjebało. Mam zestaw, trzeba przykręcić go. Stronę słońca. Straciliśmy wąż. Wyleciał wąż, gdzieś wpadł, nie wiadomo gdzie. Taka ładna, prosta była. Ajajajajaj. Kurde, no tak fajnie się zapowiadało. Jest znalezione kolanko w polu. Pojechaliśmy drugim. Trudno, zaraz zobaczymy co z tym. Trzeba zrobić metalowe, bo to gówno. No i znowu ten test wyszedł chujowo, no bo co, no nie ma kolanka normalnego, nie ma rur tych. Ostatnio zawiodło wszystko, a dzisiaj zawiodł wąż od ciśnienia turbinowy. Trudno, no coś wymyślimy zaraz. I tak to wygląda, no. Nie ma co mówić gówno, bo to po prostu trzeba dopracować. Jest niedopracowany. No to fakt, no. Zrobione z tego co było pod ręką i tak musisz mówić. No trzeba, no bo zrobiliśmy to ze złomu tak naprawdę, no.
Przyspiesza dobrze. Smaży kapcie też dobrze. Chyba będzie trzeba zainwestować w szrota trzyokiego. No i zrobić do 3 razy sztuka. No trzeba metalowe kolanka będzie, no. Dawno ten test byłby zrobiony, gdybyś uspawał od razu. No byłby, no. Gadanie, gadugadka. No ale i tak jest lepiej niż było. Co tu dużo mówić, no. Trzeba to wszystko teraz porozkręcać. No i jednak zrobić coś porządnego, bo to się nie nadaje do takich rzeczy. To nawet nie są chyba rury ciśnieniowe, tylko rury do dolotu. W sensie takie, że zastysające. Ostatnim razem Mercedesa widzieliście w troszkę innej formie niż jest teraz. Zrobiliśmy dolot. W międzyczasie wydarzył się fail. Spaliliśmy troszkę sprzęgło. Sprzęgło spaliliśmy. No więc zaczęło się to wszystko od tego, że przyjechała turbina ze złomu. Co jakby wsadzić tą turbinę tutaj? Jedną turbinę jak wrzucimy, no to faktycznie by była sytuacja taka, zanim ta turbina wstanie, to faktycznie minęłoby z 2 tygodnie. Więc stwierdziliśmy, że wsadzimy 2. Zanim wstanie duża z dołu, już mała zaczyna pompować i boost jest zajebisty. Mieliśmy parę problemów. Najpierw zrobiliśmy dolot cały gumowy. Przy 2,5 bara ten wąż po prostu wylatywał. Zrobiłem ciśnieniomierz, który mniej więcej pokazuje ciśnienie, jakie turbinka generuje. Wcześniej mieliśmy cały gumowy dolot. Zwalało gumowy wąż przy 2,5 bara. Teraz część jest metalowa, część jest gumowa. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Momentami, jeżeli to ciśnienie wzrasta przy suchym asfalcie, przy mocnym paleniu, to turbo pompuje o wiele więcej. Jednak ten wąż jeszcze momentami zwala. Trzeba zrobić cały metalowy dolot, kupić profesjonalne takie V-bandy, to się chyba nazywa, nie wiem. Z rzeczy nowych. Zrobiliśmy ręczny, mamy zrobione, ręczny działa, ręczny hamuje. Tylko moje umiejętności na razie jeszcze nie pozwalają na to, żeby cieszyć się pełnej okazałości tym. I to, dołożyłem trochę do środka. Kierownicę naprawiłem, ładniej wygląda. Jest ten ręczny profesjonalnie zamocowany. Gałka zmiany biegów jest nowa. Nawet siedzenie pasażera jest, bo on właśnie ostatnio jeszcze nie było siedzenia pasażera. Teraz co jeszcze trzeba zrobić? Załatać podłogę ze strony pasażera, bo niestety wielkość dziury aktualnie dla pasażera może skończyć się na sorze przez jakiś kamień czy cokolwiek innego. Kierowca nie jest aż tak bardzo narażony, ale nie chciałbym być na miejscu pasażera, gdy coś tam by się coś by zawiodło. Chłodnica daje radę jak najbardziej. I był to dobry wybór, zamontowanie tak dużej chłodnicy w bagażniku. Więc z temperaturą nie mamy żadnego problemu. Przydałoby się jakiś poddodawać jakichś czujników, żeby wszystko wiadomo było, co się dzieje z tym samochodem. Silnik, petarda, zajebiście chodzi. Po prostu on jest do tego stworzony. Renault powinno mnie sponsorować. 3 bary do ładowania, lekko 3 bary, momentami jest więcej. 2 turbiny, dawka zwiększona. To ma mocy, ale na pewno niedługo to sprawdzimy na hamowni. Myślę, że 350-400 będzie spokojnie. Sprzęgło się trochę zjarało. No właśnie, nie wbija się bieg.
Ale tutaj fajnie no, to kurwa to sprzęgło, tylko coś tam się stało. O, ale dobrze jedzie no. Smarki poleciały. Mała porażka, no ale fajnie jedzie, fajnie. A sprzęgło jak? Wsteczny nie wchodzi. Zgrzyta strasznie wsteczny, nie było jak wstecznego. Jest zaliczony. Ale zajebiście, bo 8 dych jest. Ale nawet wentylatora nie mam włączonego, także... Minusem aktualnie jest najbardziej to sprzęgło, które niestety troszkę przypaliliśmy. No i nie wysprzęgla to najlepiej, bo te biegi nie wchodzą tak jak powinny wchodzić. Troszkę ciężko. Ciężko to idzie. Ale... Naprawiłem wysprzęglik. Znaczy nie naprawiłem, wsadziłem drugi po prostu, troszkę mniejszy. Teraz bardziej wysprzęgla. Co prawda sprzęgło jest troszkę... Jakie jest sprzęgło? Obsrane. Ciężej się wciska sprzęgło. Ale wysprzęgla lepiej i teraz można już normalnie w sumie biegi zmieniać. Słaby. No wiem. Wyrwa silnik. Dobra, będę zesram się zaraz. Zachowujmy się jak profesjonalni ludzie. Pały. Ha, da się nabrać. Ślimak. W ogrodzie znalazłem. Znalazłem w ogrodzie. Leżał. Kurwa, wiesz jak się rzuciły się na mnie. Cała gromada ślimaków, rodzina cała. Największy jaki był. Wziąłem go za skorupę. Tak mało wziąłem go. Wylazły z krzaków, gdzieś znikąd, nie wiadomo skąd. Zaczęły biec na mnie. Całe szczęście jestem szybki. Łokieć mu zrobiłem. Zobacz, widzisz? Podobieństwo widzisz? Widzę, widzę. Widzisz podobieństwo? Widzisz? Widzę. No to tak będziemy ten. Będziemy takie koszulki. Nie, tam nie, patrz. Będziemy takie koszulki sprzedawać. Takie o, takie ziomeczek. Ziomeczek ślimak. Ślimak to nosi.pl. O kurwa. Ślimak to nosi.pl. Mercedes. Reel z babką taką, że ona tak poznokciami taką. Mercedes. Takie na ASMR robiła. Mercedes. 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 No ale ja nie jestem baba, więc nie zostało mi nic innego, tylko jeździć. Jakby tam się wpierdolić? Nie, bo to posionym to nie. Widzi, że nie posionym. To nie będzie posionym. Co mogę powiedzieć? Mamy zakręt. Jeden z drugi z przekładką. Ale zawieszenie się rozjebie. Czy nie? Musimy znaleźć tor. Miejscówkę. Na Podlasiu, fajną. Żeby upalać to. Obsypał po drodze. Mercedes. Będziemy jeździć Mercedesem i testować go, aż coś wyjdzie, coś znowu się zniszczy, aż będziemy wiedzieć, co trzeba naprawić. Chyba że silnik się mu zniszczy, stwierdzi, że nie chce, już dosyć ma. No wtedy wsadzimy V12, bo jakiś inny szrot. Jestem trochę pośledzony. Nie ma to tego, co by na dobre nie wyszło nam. Normalnie. Koniec tych wygłupów. Chodź. Siadaj, jedziemy na
spierdalać. Jedziemy i sprawdzimy, co tym razem się rozjebie. No dawaj, wsiadaj. Bez cięcia walimy. Patrol piźnie nas niedługo za takie zabawy. No ale co mogę powiedzieć? Ryzyko zawodowe. No. Tak mniej więcej, nie? Czy bardziej? Tak myślę. Bardziej? Co, w ciągu wytrzymało czy śmierdzi? Wytrzymało. Ale normalnie był. Nic nie tego, znaczy trochę czwórką. Mocno nie butowałem, ale nic tam nie działo się, ale normalnie można biegi zmieniać już. Wiesz, można czwórka, piątka. Lepiej, lżej biegi o wiele chodzą teraz. Nie chodziły wcześniej. Dzięki temu sprzęgnikowi. Było żadnych incydentów na drodze? Nie, nie było żadnych incydentów. Jechała jakaś baba traktorem. Przyjechaliśmy, sprawdziliśmy opony. Tą kierkę trzeba było zobaczyć, żeby to było prosto, bo przestawialiśmy dzisiaj, próbowaliśmy, ale to nic. Przejdziemy się jeszcze raz, sprawdzimy, mam sprzęta, przeregulujemy kierkę. Prosto, kółeczka kręci fajnie. Kręci zmieniają. Maszyna jest super. Prosto, kurwa, krótko.
tak wyższe idą iskry z obok?